W tym filmiku pokażę Wam, jak dodać przycisk Start do Windowsa 8. A do tego będziemy potrzebowali program Start 8, który można pobrać na tej stronie. Link dodany w opisie. Klikamy Download, wpisujemy swój e-mail i klikamy także Download. Po tym zostanie wysłana do nas wiadomość, a następnie klikamy w tej wiadomości tutaj na download. Ściągnie nam się plik, który ja już tutaj mam pobrany. Jest on tu. Klikamy, uruchamiamy. No i dalej klikamy. Zgadzam się z licencją. Wybieramy miejsce, gdzie mamy zainstalowany ten program i klikamy dalej. Gdy już ukończymy, powinien pojawić się nam przycisk tutaj Start. Gdy pojawi nam się ten przycisk Start, nie możemy już tutaj wejść do naszego metra. No, po prostu zablokowało się, ale jeżeli naprawdę będziemy chcieli tam wrócić, to wystarczy tutaj wejść i kliknąć Start. I jak widzimy, przywraca. Także takie coś się dzieje. Jak widzimy, działa. Mamy tutaj też panel sterowania, jak mój komputer, dokumenty i takie tam różne wyłączenie, więc można sobie takie coś mieć. No i to tyle. Drugą alternatywą jest Classic Shell, też jest darmowy i wygląda tak jak tutaj widzicie i możecie sobie go także ściągnąć, ten albo ten, macie wybór. No, myślę, to wszystko, myślę, że Wam też się przyda. Tutaj klikniemy na prawy klawisz, mamy też różne opcje przydatne. Po logowaniu idź od razu do desktopu, tak? Czyli że nie rozpoczyna na przykład tam do tego metra, tylko od razu idzie na pulpit. I tak sobie można właśnie tutaj zrobić. Okej, myślę, że to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się to przyda na pewno. No i cześć.